miłość i nienawiść. Jak dwa żywioły doskonale nam znane zmieniają życie nasze i życie wokół nas. Dzisiaj w czwartek 20 sierpnia teksty biblijne z książeczki z Biblią na co dzień kierują naszą uwagę na nienawiść oraz miłość. Jedno ma moc niszczyć, drugie budować. Zobacz, co pisze król Salomon w Księdze Przypowieści Salomona w rozdziale 10. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. A Pan Jezus u Ewangelisty Jana w rozdziale 13 powiedział znane nam słowa. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wszyscy wiemy, że miłość jest lepsza od nienawiści. Wszyscy wiemy, że lepiej jest kochać niż nienawidzić. Mamy świadomość, że nienawiść obecna na świecie przyczynia się do konfliktów, wojen i cierpienia. Chociaż nienawiść jest jak palący ogień, nieraz sami dokładamy do tego ognia własne drewienka. W imię swoich zranień, żalu, zła, które ktoś uczynił nam, my w odpowiedzi na to czynimy podobnie, sprawiając największą krzywdę sobie samemu. Ale Ewangelia całkowicie zmienia perspektywę i prawa, jakimi rządzi się miłość i nienawiść. Bo póki nie znasz Ewangelii, wydaje ci się, że świat, twój świat dzieli się na tych winnych i niewinnych. Na tych dobrych dla ciebie i na tych złych. Na tych, którzy zasługują na twoją dobroć i na tych, którzy na nią nie zasługują. Ale kiedy Duch Święty otwiera mi oczy, kiedy uświadamia mi, że moje grzechy nie są ani lżejsze, ani mniejsze od grzechów drugiego człowieka, wtedy nagle staję na równi z tymi wszystkimi winnymi. A gdy do tego uświadamiam sobie, że to moje grzechy przybiły do krzyża doskonałego Syna Bożego, cóż mam powiedzieć? Dlatego nie ma żadnej grupy czy społeczności na świecie, która nie miałaby takich powodów i takich argumentów, by kochać drugiego człowieka, jak właśnie chrześcijanie. Bo oni rozumieją, że nie są lepsi od innych. Każdy przed upamiętaniem tak samo pogrążony jest w ciemności swoich grzechów. A skoro Bóg przebaczył im tak wiele i są tego świadomi, chcą być gotowi przebaczać swoim winowajcom. W tej postawie aktywnej i współczującej miłości świadczymy o Jezusie, że jest naszym Panem, Wybawicielem, dzieląc miłość, której sami doświadczyliśmy. W tej miłości uczymy się też patrzeć na drugiego człowieka, tak jak Bóg patrzy na nas. Gdy o tym zapominamy, do głosu dochodzą złe emocje, egoizm czy osądzanie. O tym też mówi dołączony do naszych tekstów cytat. Najpiękniejszą służbą miłości jest przywracanie do życia, a nie potępianie. Któż spośród nas jest nieskazitelnie czysty i kimże jesteśmy wobec Ciebie, Panie Boże, że nadajemy sobie prawo do potępiania? Dzięki, Panie, za kolejny darowany nam dzień. Pozwól nam poznawać i dzielić Twoją miłość. W ten sposób składamy najlepsze świadectwo Twojej obecności w naszym życiu. Błogosław i prowadź nas. Amen. Życzę wszystkim dobrego dnia.